Witajcie drodzy moi widzowie. Pokażę wam moją kolekcję tych gier. Jeszcze fajną ciekawą gierkę pokażę wam. Fajną ciekawostkę gierkę. Tu jest gier 40 gier jest tu. Fajnych budowalek, bardzo ciekawostka ta gierka. I tu jest bardziej taka chodliwa. O, jest chodliwa. Dobra giereczka, zwykła, prosta gierka. Te gierki bardziej tutaj takich moich widzów przyciągają. Na start tu jest dużo fajnych gier, bardziej zainteresujących takich. I to po prostu, no te gierki jeszcze, ale każdy ktoś gra jeszcze w takie gierki. Tu jest dużo, to jest bardzo, jest dużo gier, nie? Dużo gier. No. Każda inna stronka, dużo gier, do tego fajne słuchaweczki profesjonalne i też dużo, ma dużo taką troszkę swoją taką wartość ta gierka. Bo to jest taka czadośna, no. To jest typu takie gwężyk, coś podobne do Tetrisa, no. To jest taka prosta gierka, taka o, ktoś jak chce sobie pograć w takiej dobrej, wolnej chwili, to po prostu tam, to jest prosta gierka i tu jest razem gier, tu jest tak o, około gdzieś tak 40, a z drugiej strony to ma 25, no. To trochę jest tu gier takich wbudowanych. Jest dobra wersja i tu jest takie podstawowe, proste, planszowe gry. Jest to na baterie, gdzieś można sobie zabrać, gdzieś ją na wczasy pograć i tyle, nie? No. To jest taka prosta gierka, że można sobie grać i to jest takie, o, jeszcze ja takie gierki mam w kolekcji do... Dużo mam gierek takich bardziej, które może was tam zainteresować, gierek, no. Mam kilka rodzajów. Commodora i takie różne gry mam, jak Ataria, o, no. Warto sobie takie coś mieć, bo to naprawdę wszystko to do normy wróci, no, takie te gry. Ale są w cenie, no, tak jak Nintendo, Sega, no. Teraz tak o, powiem wam tak o, grajcie tą w loterię, po prostu zawsze... Ja sobie tego zawsze coś tam trafia się, zawsze w to se gram. Warto sobie w taką coś loterię zagrać. Bo to jest bardzo, bardzo jest zainteresująca ta w te zdrapki. Grajcie w te zdrapki. No. To jest taka możliwość, że można sobie coś tam właśnie wygrać i zawsze coś się ciekawego trafi. No. Nie zawsze to coś można sobie tego do odmiany wziąć i sobie jest zawsze coś tam można ciekawego pograć. O, o, to jest bardziej interesujące takie coś. No. Teraz właśnie tego, właśnie trzeba tutaj coś tak właśnie profesjonalnego, coś tam właśnie na... pójdę sobie jeszcze na ryby. No. Teraz wiadomo, troszkę tak o wolnej czasie, to jeszcze tylko tak o, kupię sobie takie właśnie nowy taki spławik do wędki i kupię sobie jeszcze taki właśnie taką właśnie coś taka do kukurydzy, żeby mogła ryba łapać tam właśnie na tą właśnie, no i coś tam jakieś takie o, pojadę gdzieś tam fajne na ten teren jest to. Można gdzieś tam ryby gdzieś połowić. No. Wędka jest i nikomu to nie zaszkodzi. No. Wystarczy tam odrobiny chwili. Czy tym, jak się ryby łowi, to czy tym trzeba być cierpliwy. Troszkę czasu trzeba przy tym poświęcić. To nie ma tak, że o, już idziesz i już od razu. Troszeczkę trzeba poczekać. Chwilę posiedzieć. I żeby i trzeba pilować, czy ryba łapie, czy nie. I zawsze tym trzeba kołowrotkiem ruszyć tam. Bo jak nie ruszysz, nie będziesz pilował, to
ryba weźmie i pociągnie wędkę i wędka będzie w stawie. Starczy, trzeba pilnować, no. Bo ja wiem, znam coś na ten temat, bo ja jeździło się też na ryby i troszkę jestem w temacie, no. A tak jak powiedziałem, że z tymi gierkami to ktoś by był tam zainteresowany jakimiś tam gierkami w mojej kolekcji, to proszę mi dawać znać. Ja wam coś tam właśnie przedstawię ciekawego, no. Bo naprawdę jest dużo rzeczy ciekawych. Po prostu nikt tego nie wie, ja wiem, bo trzeba się troszkę główkować. Bo to wystarczy chwila uwagi i troszeczkę pomyśleć trzeba, no. O fajne jeziora, gdzie ja tam pojadę i będę mógł coś tam właśnie jeszcze sobie, coś może jakąś tam rybę złowię, coś tam, no. Będą takie teraz wolne dni, to teraz właśnie pojadę z rowerem na ryby, no. Także drodzy widzowie, zapraszam was do kolejnego mojego filmu. Wchodźcie do mnie na YouTube, subskrybujcie mój kanał i możecie dawać tam lajki i to tyle.